Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Haha. No, dzisiaj chcemy kontynuować naszą rozmowę o buddyzmie. Znaczy, ja chcę kontynuować. Tak, o umyśle, tak będziemy rozmawiać. Tak, ubiegłeś mnie. Właściwie na pewno o tym też, ale może właśnie, skoro już tak powiedziałeś, że chcemy rozmawiać o umyśle, to jak ostatnio rozmawialiśmy, to pytałeś mnie właśnie, jak ja to rozumiem. To teraz tobie zadam to pytanie, żebyś przybliżył mi twoje podejście do rozumienia umysłu. Czym dla ciebie to jest? Czy to już pytanie? Tak, to już jest pytanie, tak. Jak w tej komedii. No. Otóż to jest umysł, tak? Pytasz mnie. No, siedzimy razem i nagrywamy wywiad. To jest to. To jest moja odpowiedź na to pytanie. No, czyli jakbyś chciał powiedzieć, że to jest rzeczywistość, tak? Umysł jest rzeczywistością. Tak. Niewątpliwie. Bardzo chciałoby się to rozwinąć, prawda? Ale naprawdę nie ma co nic do dodawania, te wszystkie dodatki, prawda? To jak gdyby już jest tłumaczenie, to już nie jest to, nie? Wszystko już jest nam dane i tak naprawdę czym więcej słów, tym trudniej. Na pewno masz jeszcze jakieś pytania przygotowane? Nie. No tak zastanawiałam się, jak do tego podejdziesz. No dobrze, no to przejdźmy w takim razie dalej. W takim razie, czym jest rzeczywistość, skoro tak powiedziałeś? No, tym samym. Ty mnie pytasz, słyszysz moje słowa. Dzisiaj siedzimy teraz przed kamerą. Coś się nagrywa. To jest rzeczywistość. No, to jest czas w takim razie. A czas jest ramką na tą rzeczywistość. Czas jest... No i oczy, czym jest czas, prawda? Tamto, tak. No w ujęciu buddyjskim. Nie zamierzam cię pytać w ujęciu jak gdyby nowoczesnej fizyki, czym jest czas. Ale pytam cię, jak buddyzm podchodzi do pojęcia czasu. Bardzo różnie, wiesz. Ja się spotkałem z naukami, że czas jest bardzo ważny, mamy tylko jedno życie i warto je wykorzystać, żeby... Jedno? Żeby osiągnąć oświecenie właśnie. To życie jest bardzo ważne, z tego jeszcze. Nie ważne, że jest reinkarnacja, ale jeżeli będziemy myśleć, że kiedyś coś zrobimy, to teraz nic nie zrobimy. Więc istnieje takie podejście. Na przykład w chińskim zdanie czas nie istnieje, prawda? To tak... Gdyby nigdzie się nie śpieszymy i to wszystko się dzieje jak gdyby trochę poza czasem. No. Mamy to takie podejście, już jak gdyby kolejny etap, nie? To po tym nieistnieniu czasu następuje znowu istnienie czasu. Tylko już na zasadzie powtarzalności pewnych schematów, pewnych przeżyć na coraz to innym poziomie. No. Też rodzaj czasu. No czas, zobacz, są takie dwa słowa, są dwie rzeczy, które bardzo zajmują filozofów, ale nikt ich nie widział, nie? To czas i umysł. Widział ktoś kiedyś czas? Albo umysł? Objawy upływu czasu z pewnością widzimy. Widzimy rzeczy i szukamy wspólnego mianownika. Widzimy, że rzeczy się zmieniają. No, ale co tam z tego czasu? W pewnym kierunku i strzałka idzie w określoną stronę. No, może masz na myśli ten czas subiektywny, ten, który przeżywamy wewnątrz podczas różnych praktyk, który nie pokrywa się z tym czasem, który jest obiektywny. Czas obiektywny to kwestia umowy większej ilości ludzi, tak? To masz na myśli.
ta subiektywna, a jeżeli się pojawią jakaś inna jeszcze większość ludzi, czy będzie miała inne podejście do czasu, to co się wtedy stanie z naszym czasem? Prawda? Jak przyjdzie na przykład zapłacić rachunki za wszystkie pokolenia, no to co się stanie wtedy z naszym czasem? Wow, przecież ja dopiero żyję tyle lat, co ja mam wspólnego z tymi wszystkimi rzeczami, które się działy na Ziemi, prawda? No to może dla kogoś innego to jest bardzo ważne, to co się działo kiedyś. Czas. No. Może chodzi ci, może mówiąc o czasie, warto, już wylewamy tyle słów, to powiedzmy już przeszłość, teraźniejszość, no, przyszłość. No właśnie do tego zmierzam. To znaczy to podejście do właśnie tego upływu czasu, życia tu i teraz, to są te takie podstawowe buddyjskie, prawda, pojęcia funkcjonowania w określonym momencie. Tego uczy nas buddyzm. Wiesz, dosyć trudny temat się zabrałaś. No, bo wiesz... No możemy się zająć czymś łatwiejszym, jasne, jakąś teorią, ale nie o to chodzi chyba. No sami tak. Sobie odpowiadamy na te pytania, nie po to tu nagrywamy, żeby coś udowodnić, nie przygotowujemy się do tego specjalnie, tylko czy ja się nie przygotowuję, no, za dużo nie przygotowuję, to jest dosyć spontaniczne i nawet o to chodzi. No nie o to chodzi, żebyśmy się naczytali w tej chwili i przygotowali całą, prawda, literaturę na temat czasu i co buddy sądzi, ale z perspektywy osoby praktykującej, jak funkcjonuje czas, no i jest taki ogólnie funkcjonujący, że tak powiem, założeń teoretycznych, tak? Jakie jest podejście, no bo o tym chcemy rozmawiać. No w samej istocie przyszłość i teraźniejszość są tym samym. No, to jest jedno wydarzenie, które się właśnie teraz odbywa. No, następnie pojawia się troszeczkę pomieszania, następują podziały i już mamy bardzo wyraźną przeszłość albo przyszłość. Gdzieś tam znajdujemy tą teraźniejszość, żeby móc sobie o tej przeszłości czy przyszłości pomyśleć. No, potem chcemy to pomieszanie, że tam ustatkować. No i już wtedy mamy podejście do czasu. Ja tak przynajmniej mam. Czym jestem bardziej pomieszany, tym bardziej się właśnie nad czasem zastanawiam. Tym więcej chcę o nim wiedzieć. Jestem ciekawy, co się wydarzy w przyszłości. No, czym więcej praktykuję, tym, że tak powiem, przyszłość aż tak bardzo mnie nie interesuje. No. Bo wiem, że nic specjalnego się nie wydarzy w przyszłości. To dosyć smutne. Czemu? Jak to smutne? Czy teraz się dzieje źle? Nie, no nic specjalnego, to chodzi, że nic nowego? No chyba nie tak. Na tym poziomie głębszym nic nowego się nie wydarzy. To co jest, będzie wzrastało i gdyby nie zaszalejemy tam za bardzo. Możemy zrobić performance ewentualnie lub jakiś fajny film. No. A propos przyszłości. No ale tak, jeśli chodzi o ludzi, to